witam, kochani. Obiecałam kiedyś, że opowiem wam, jak to się stało, że wylądowałam w szpitalu i od tej pory cały czas jestem taka, jaka jestem, czyli nie do życia. Wciąż to odkładałam, bo uwierzcie mi, że nawet powiedzenie kilku słów, przeszykowanie aparatu, ustawienie go, to jest dla mnie wysiłek. Dziś jest Wszystkich Świętych, więc tak pomyślałam, czas by to już podsumować. Ja oczywiście nie pojechałam ze względu na to, że ja cały dzień nie wyrobię, chodząc po cmentarzach, gościć się, więc mam czas dla siebie, nikt mi tu nie przeszkodzi, więc mówię do was. Kochani, cała historia się zaczęła w październiku. Tak, w październiku. To było tak 17 w nocy, o 3 zaczął mnie boleć brzuch i zwymiotowałam. Tak się źle czułam po tym, że... Czyli poszłam spać w piątek wieczorem, z piątku wstałam tą noc, czyli po północy już o 3, to już był 17 obud. Poszłam zwymiotować i poszłam spać. I tak długo spałam, że dopiero budziłam się w niedzielę przed południem. Jeszcze mieliśmy wtedy w goście z Częstochowy, bo byli u siostry, jeszcze ja zaliczyłam tam w piątek wizytę, czułam się dobrze. Niestety w sobotę już nie pojechałam do siostry. Oni przyjechali w niedzielę do mnie, a ja taka, wiecie, na pół żywa, leżąca. Cieszyłam się, że jeszcze ich mogę zobaczyć. No i w poniedziałek wstałam sobie do toalety rano. I wychodząc już z łazienki, za drzwiami, bum, rąbnęłam sobie na podłogę. To było tak szybko, w sekundach, że ja nawet nie poczułam, że coś mi jest źle, że coś za chwilę mi się głowa kręci, że za moment mogę upaść. Dzieci mnie podniosły, bo usłyszały. Więc zdążyłam spod tej łazienki parę metrów dojść do mojego łóżka w sypialni i między łóżkiem a szafą znowu drugi raz bum. No to mówię, nie przelewki. Zgłosiłam się właśnie 19 do szpitala, mówiąc moje objawy. No wiadomo, każdy już by się przelewił dwa razy, upaść prawie parę minut później i czuć się niedobrze. No i trafiłam na wspaniałego lekarza, kochani. Tak był cudowny. Zaraz wam o nim opowiem. Przyszłam na tą izbę przyjęć, oczywiście już taka osłabiona. Myślę, Boże, już z myślą cokolwiek mi dadzą, kroplówkę, zobaczą. No wiecie, człowiek liczy. Zrobią mi wyniki, no oczywiście wyniki mi zrobiono. Hemoglobiny miałam 8, chyba 1 albo 3, 8-1. Więc zaczęłam moją historię od tego, od największej mojej choroby, więc powiedziałam, że mam nowotwora. Bo wiadomo, wszystkie choroby są ze sobą powiązane. On wtedy zapytał się na mnie, dla mnie, jakie ja stosuję leczenie, czy ja w ogóle się leczę. Ja powiedziałam, że doktor wie i ja wiem, jak to jest. Powiedzieli, że mam nowotwora trzustki. Jak do tej pory leczę się tak trochę inaczej, czyli nieoperacyjnie. No i chciałam wymienić mu to, co ja biorę. Wymieniłam mu pierwszy lek, Natrexo, który jest w aptece, który przepisują zwyczajnie lekarze. To nie jest od tych szarlatanów, jak lekarze zawsze mówią o jakichś tam, tylko to jest lek zwyczajnie w aptece, który można kupić. On usłyszał ten jeden wyraz, od razu był zbulwersowany. Jego mina była taka, jak zobaczyłby największego wroga przed sobą. Jakbym była jego wrogiem od lat i po prostu na mój widok zrobiło mu się niedobrze. Od razu mi przerwał, nawet nie dokończył, nie dał mi dokończyć, żebym ja powiedziała, co jeszcze tam biorę. I mówi tak, to pani wybór, szanuję pani wybór, możecie nawet jeść grzybki. Mnie to nie obchodzi, ale widziałam w jego, wiecie, twarzy, że jednak jest zbulwersowany i go to obchodzi. Powiedziałam mu, o co chodzi, że upadłam, że jestem słaba. On mi na to tak. W chwili obecnej nie mamy miejsc w szpitalu. Oczywiście ja to rozumiem.
Nie mamy. Nie mamy podstawy panią przyjąć do szpitala. Proszę sobie załatwić wizytę paliatywną, żeby do pani dojeżdżali, bo można sobie załatwić, jak ktoś jest bardzo słaby, chory, czy jakąś kropówkę, czy coś, przyjadę do domu, wtedy dadzą. Ale to już jest inna bajka, zaraz wam powiem. Więc ja mówię, doktorze, ale ja się czuję tak słaba, że chociaż mi podajcie kroplówkę, a kroplówkę to sobie pani weźmie w swojej przychodni. A oczywiście w mojej przychodni nikt nie daje kroplówek. Patrzyłam na niego jak na czubka, jak nie na normalnego i sobie myślę, no Boże, to jest lekarz? I w końcu, zanim tam coś się działo, zanim tam jeszcze jakoś tam poczytał, zastanowił się, w ogóle mnie nie słuchał o tym, co ja mówię, że ja już robiłam, stolec mój był czarny, że ja wymiotowałam, nie zapytał mnie się w ogóle, jak ja wymiotowałam, jakie to były wymiociny. W ogóle, słuchajcie, go to nie interesowało. Jego interesował mój nowotwór, którym ja się nie zajęłam. I w końcu wyszłam, siedziałam, bo oczywiście oni potem wypisują tam, jak się było, no to każą zaczekać, bo wypiszą cokolwiek, że zgłosiłam się, no to wiadomo, informacja jest, jakieś zalecenie. No i wychodzi mi już do mnie i mówi tak, no to nie będę już taką świnią i dam pani tą kroplówkę. To były jego słowa. Oczywiście dał mi tą kroplówkę i teraz to ja wiem, bo bym się upomniała, ale wiecie, jak człowiek jest taki niedyspozycyjny i ufa lekarzom, a to trzeba trochę włączyć swoje myślenie, żeby on mi powiedział tak, wie pani, spadła tam hemoglobina, ma 8,1, nie nadaje to się jeszcze do przetoczenia, ale niech przez 3 dni pani sobie po kolei sprawdzi, czy ta hemoglobina stoi, czy ona spada. Jeżeli będzie spadała, proszę się do nas zgłosić. Bo prawdziwy lekarz powinien mi to powiedzieć, poinformować, bo ja nie jestem lekarzem. Ja nie muszę szperać w internecie i czytać wiadomości, bo to oni się uczyli na studia. No i to był poniedziałek, kochani. Przyszłam do domu, jeszcze poszliśmy do mojej doktor, żeby mi dała do tego paliatywnego. Mówię, dobrze, nie ma kto, będą mi podawać te kroplówki. Ale się okazuje, wróciłam od lekarza, a ja poszłam spać, bo już byłam taka osłabiona. Budzę się, a ja nie mogę się podnieść z łóżka, kręci mi się w głowie, zmierzyłam ciśnienie, miałam 64, to górne. Zadzwoniliśmy do tego paliatywnego, ja zmyślam, że to jakiś kontakt, coś będzie. Kochani, zapomnijcie, paliatywny do mnie się zgłosił po tygodniu, jak ja już byłam w szpitalu. Jak już prawie wychodziłam ze szpitala, to oni się, nie, źle mówię, w piątek poszłam, a w poniedziałek tak zadzwonili, jak już byłam w szpitalu. Więc taka słabiutka byłam. Głowa już mi tak wirowała, że na początku trochę, a później było tak, że ja leżąc na kanapie, myślałam, że ja leżę na jakiejś karuzeli, że ktoś mnie kręci tą karuzelą. Jeść oczywiście nie jadłam prawie cały tydzień, już w ogóle jedzenie mi od tego czasu, kiedy zwymiotowałam, nie wchodziło. To jakieś soczki mi robili, ale mnie to wszystko stało w gardle. Jedzenie w ogóle mi stało w gardle, więc nie jadłam. I w czwartek już taka karuzela, że ja już nie chodzę do ubikacji, nie chodzę się umyć. Rodzina musi mnie poprowadzać pod rączkę. I ja tylko do toalety i z powrotem i leżenie. I widzę, że coraz mocniej i mocniej. W piątek już taka karuzela, że ja już nie mogę kubka utrzymać w ręce z piciem. Podnoszę go, a kubek mi się rusza. Jest taki ciężki, że ja go już nie utrzymuję. Więc syn poszedł do domowego naszego lekarza o poradę. Więc poprosił, żeby mi wypisali kroplówki. Pani doktor mi wypisała kroplówki, ale oczywiście nie ma ich kto podać. Więc tam przychodni podali panią pielęgniarkę, która właśnie do mnie miała przyjść. I przyszła ta pani w czwartek, podłączyła mi tą kroplówkę, a ja się czuję wcale nie lepiej. W piątek miała przyjść o 20, bo ona pracuje właśnie u nas w szpitalu,
A ja już karuzela totalna, ja już lecę. Z rąk ręce mi opadają i patrzę się na moje dłonie, a one są po prostu zimne. Ja mówię, tak mi zmarzły dłonie, że ja ich nie czuję. Drętwe, zimne dłonie, jeszcze patrzę, a one były tak białe, jakbym kredą wysmarowała. I mówię jeszcze do syna, dziewczyny, przynieś mi termofor, bo mi tak ręce zdrętwiały. Mówię, nie mam siły ich trzeć, może ja je rozgrzeję. Rozgrzały mi się troszeczkę te ręce, puściło mi to odrętwienie, a ja dalej leżę. Miała przyjść ta pielęgniarka wieczorem o 20. Więc cały czwartek, cały piątek jestem już prawie odlotowa. Mój syn jeszcze w międzyczasie poszedł do lekarki, bo chciała wiedzieć, jak się będę po kropelkach czuła. I akurat siostra mnie jeszcze odwiedził. I poszedł w piątek do lekarki w południe i mówi, tak wiecie, intuicyjnie, chociaż mój syn kiedyś miał takie objawy, że jak coś się działo, to on wpadał, dostawał paraliżu. Kiedyś miał taką historię, że nogi mu odmawiały posłuszeństwa, nawet jak umarła jego dziewczyny mama, to on to samo, wysiedliśmy z auta, on stoi, bo po prostu ten stres odmawiał mu ręce, nogi posłuszeństwa. No na szczęście tym razem jakoś Bóg dał siły, widocznie tak miało być. Poszedł do tej mojej lekarki z moją siostrą, siostra mówi, ja też idę. I mówię, a może by mamie tak krew podać? I usłyszał takie zdanie. Mamie już nic nie pomoże. Jak mama dostanie krew, to jutro jej ta krew z powrotem spadnie, żeby się przygotowali na najgorsze. No oczywiście mój syn tego mi nie powiedział. Siostra mi tego nie powiedziała. Ja tu leżę, wiecie, taka już resztkami sił. Gdzieś po pierwszej chyba. Pada moja córa, syn z pracy, ja mówię, co oni z pracy przyjeżdżali, nie? Ja mówię, aż mi łzy poleciał. Ja się zawsze wzruszam, wiecie, przy takich momentach czułych. Moja córa mówi tak, rozpłakała się. Mówi, mamo, powiedz prawdę, co się dzieje, co jest? A ja mówię, ale co się dzieje, nie? Ja nic nie wiem, po prostu jestem słaba. A mój syn najmłodszy już im powiedział, co powiedziała lekarka. Oni byli w szoku, poprzestraszani. Przyjechali, ale oczywiście mi nic nie powiedzieli. No i leżałam do tego wieczora. Leżałam sobie, leżałam. I mój syn poszedł na działkę, bo tam miał maliny i sobie jeszcze mówi. To tak sobie wyciszy umysł. O 20 miała przyjść pielęgniarka podłączyć mi tą kroplówkę. I on jeszcze zadzwonił do niej, czy ona nie mogłaby mi pobrać krwi. Z ciekawości, ile mam hemoglobiny. No bo u nas już po 15 nie można, na zewnątrz nie można pobierać, znaczy nie można dostarczać do laboratorium, tylko ci, co leżą w szpitalu. Pielęgniarka podłączyła mi tą kroplówkę. Wzięła mi ten wynik, pojechała do szpitala i całe szczęście, że były tam osoby, które ona zna, nie nowe, bo te nowe by absolutnie mi nie przyjęły tej krwi, bo kazałyby mi czekać na następny dzień. Więc zaraz po 20 minutach zadzwoniła do syna, że mama musi szybko do szpitala, bo ma tylko 3,5%, ja mówię procent, bo, no ale 3, nie procenty, no powiedzmy, bez procentów, 3,5%. Hemoglobiny, stan zagrożenia życia, a zagrożenia życia jest już przy 6. Więc przyjechała po mnie karetka. Ja już resztki sił. Ręce lecą, głowa leci, wszystko leci. Pytają się, czy ja wstanę, czy ja dojdę do karetki. Ja mówię, że nie dojdę, w ogóle nie dojdę. Ja już tak latałam tam, mówię, z tą karuzelą, że to nie było realne. Więc zabrała mnie karetka. Już wszystkie dzieci moje się skrzyknęły. Oczywiście to były już sekundy, jak ja pojechałam do szpitala, to one już wszystkie ze mną razem były. Ja jeszcze byłam tak świadoma, to się lekarki, pielęgniarki dziwiły,
mówili jeszcze mojej rodzinie, bo na pytania odpowiadałam. Jeszcze podpisałam zgodę na leczenie, czy się wyrażam zgodę. Ja to wyraziłam zgodę, byłam pełna świadoma. Dopiero jak już mnie zawieźli na moje łóżko, ale to jeszcze trwało, bo ja byłam około 21, więc jeszcze raz mi robili wyniki, to jeszcze chwilę trwało, to już było 33 hemoglobina, a krew mi podłączyli dopiero o 12 w nocy. Ja przypuszczam, że ona jeszcze leciała w dół. Więc ja już byłam tak zmęczona, że zasnęłam wtedy, bo już nie pamiętałam nic, nie wiedziałam, gdzie ja leżę. O północy się obudziłam, o 12. Patrzę, a jeszcze pytali się mnie, kto z członków rodziny, bo jedna osoba może być, więc powiedziałam, że to może być córa. Poczekajcie, muszę sobie nocek wytrzeć na sekundę. Bo mam katar, więc teraz jak mi było ciało z katonosce się wziął. No i córa. On siedziała i ja odsunęłam się i mówię tak, Agnieszka, a która jest godzina? Ona mówi 12. Ja mówię, dziecko, idźcie już do domu, nie ma sensu czekać, nie będziecie tu czekać do rana. Już jestem w szpitalu, może coś zaradzą. No i córa jeszcze mówi, nie no, poczekam jeszcze, jak ci dadzą, podłączą krew, dopiero pójdę. No to po północy mi tą krew podłączyli. Ja nie spałam już od tego momentu do rana. Do samego tego rana nie zmurzyłam oka, żeby jeszcze było śmieszniej, to mnie położyli na materac odleżynowy, bo jako byłam leżąca. Ale nikt nie napompował, nie włączył tego materaca, więc ja leżałam na takich dechach, które mnie gniotły, wiadomo, ja schudłam przez to niejedzenie. I ja do rana leżałam na tych dechach. No i rano lekarz mi oświadczył, że jeszcze miałam zawał. No oczywiście krew nie doszła do mózgu. To już były takie, wiecie, resztki tej krwi, więc ona już nie ogarniała całego organizmu. Poszło mi na oko, widzę, że jest taka plansza przede mną, takie duże litery, a ja widzę samą głąb, przymknęłam to oko, ja nie widzę w ogóle na to oko. No to mnie kurczę, no fajnie. I jeszcze zanim poszłam do szpitala, to syn coś takiego sobie pomyślał, ale powiedział mi dopiero, jak ja już trochę doszłam do siebie, mówi, takie znaki odczytywał. Ja też wiem, bo ja też umiem odczytywać, bo ja, wiecie, interesuję się rzeczami, mi wpadają czasem napis słowa, czy jakiś ktoś coś powie i ja to wyłapuję, ale mój syn się tak raczej nie interesuje tym. Jak będę na tej działce, szedł z tej działki, mówi, że będzie miał trzy znaki. Dostanie trzy znaki. No i mówi, szedł, zobaczył taką ławkę malowaną, świeżo malowaną i mówi, że to sobie tak pomyślał, odnowią mamę i mama się odnowi, czyli wszystko się we mnie odnowi i mój stan się polepszy. Potem zobaczył takiego pana, czy po siłowni, czy takiego, wiecie, jak ludzie ćwiczą, takiego barczystego, takiego sobie dosyć potężnego i sobie tak pomyślał, no, ja już tak słownie powtórzę, bo to on mi powiedział, prawie to już jest 2 miesiące, ale coś takiego, że no, że tam samo zdrowie, że pomogą mi, szpital mi pomoże, czy tam coś, że ja dojdę do siebie i to wskazuje na to, że ja wrócę do siebie, czyli do mojego zdrowia. No ale mówi, już trzeci znak mu się nie pokazuje. Mówi, już prawie przyjechał pod dom, wchodzi do domu, mówi, już nie będzie tego trzeciego znaku. I wchodzi do kuchni i leży mój zeszyt stary z przepisami, bo mój mąż tam robił ogórki. I na tym zeszycie, na okładce pisze krew to życie. I on od razu to odebrał jako trzeci znak, no i faktycznie dostałam tą krew. Poleżałam tydzień w szpitalu. To mi robili tomograf głowy, to na wiadomo różne badania, to gastroskopie i takie inne. No i wypisali mnie do domu. W sobotę wyszłam do domu i po tym wszystkim, no nie czułam się rewelacyjnie, wiecie, żeby skakać do góry, ale na tyle miałam sił, że w środę było teściowej tam imieniny i my pojechaliśmy do niej na kawę. Ja potrafiłam przesiedzieć od popołudnia do wieczora,
jeszcze tam dla Was filmik nagrałam, poszłam chwilę na spacer. Miałam jakąś siłę i w czwartek jeszcze poszłam na wieczór, na seniorów, ten taneczny, te nasze spotkania. Dziewczyny nagrały wtedy piosenkę, ja zatańczyłam, oczywiście nie kręciłam się we świecie, tak rączkami delikatnie troszkę udawałam, że tak tańczę. Nagraliśmy jeszcze filmik, fajnie spędziłam czas. I myślałam, wiecie, że ja dojdę do siebie. Nikt mnie nie musiał już prowadzać, zaczęłam chodzić sama. Nie minęło 2 tygodnie, a ja z powrotem dostaję niesamowitych zawrotów głowy. Wiruje mi w głowie i znowu ląduję w szpitalu. Znowu tam dostaję co nieco, wypisują mnie. To ja znowu osłabiona, znowu rodzina mnie prowadza, w nocy mąż mnie musi prowadzać, ja się go trzymam, bo się boję iść do toalety, no bo wiadomo, jak czuję, że mi się kręci, no to mi się kręci, to mogę znowu rąbnąć. Minęło 2 tygodnie, lekko doszłam do siebie, ale na tyle, żeby troszeczkę chodzić samej, ale ta głowa została i ona cały czas ciężka, już mi się nie kręciło, ale ciężar, jakieś szumy, jakieś uciski, w ogóle mi nie przestawała. Znowu kolejne 2 tygodnie, ja znowu idę do łazienki rano się umyć, nachylam się nad zlewem, a mi przeleciała takie w koło, wiecie, jakby aureola, w koło zakrętu. Ja od razu siadłam na podłodze, bo tym razem poczułam, że się tak kręci od razu, żebym nie rąbnęła. Zawołałam znowu, wołam dziewczynę, syna i ona przyszła, ja mówię, Patryca, znowu mi się kręci w głowie, mówię, znowu historia się powtarza. No oczywiście poszłam do szpitala, no ale nie mieli miejsc. No dostałam tam kroplówkę, oczywiście wysiedziałam się pół dnia, bo u nas po 7-8 godzin się siedzi, wiecie, ja z taką głową. Ja już nie wiedziałam, jak mam siedzieć, jaką pozycję mam przyjąć na tym korytarzu. No i znowu puściła mnie ta kroplówka, ale puściła to ja znowu prowadzanie przez rodzinę, mycie się na taborecie pod prysznicem, żeby nie upaść. Męki dla mnie straszne, wiecie, być niesamodzielną. Znowu mija kolejne 2 tygodnie. Znowu historia się powtarza. A ostatnio właśnie zwymiotowałam, ale u nas panuje jelitówka i tak. Mąż miał biegunkę, tego bolał brzuch, syn miał gorączkę, a ja w nocy zwymiotowałam. No to wiecie, oni są na innym etapie, to im nic. A ja oczywiście jak zwymiotowałam, to ja muszę się zgłosić, bo ja jestem już w takim stanie, że ja muszę iść po kroplówkę i znowu poszłam po kroplówkę. Ale tym razem trafiłam na wspaniałego lekarza. Wysłuchał mnie od A do Z, poradził mi, powiedział jak i co. Był bardzo miły i sympatyczny. I oczywiście powiedział, wie pani co, nie mamy miejsc. Ale gdyby się coś działo, to ja w poniedziałek, zostawiam anotację, że w poniedziałek panią przyjmą do szpitala, a ja mówię, czy muszę mieć skierowanie? Nie, nie musi pani mieć skierowania. Gdyby się coś działo, proszę przyjść do szpitala. I jeszcze właśnie zalecił mi, że mam co 2 dni robić tą hemoglobinę. No i robię. Jest na razie też mała, bo miałam 12, a ja mam 9. No i ją kontroluję. I to jest właśnie lekarz, który wysłuchał mnie, a nie jak poprzedni. No i tamten poprzedni okazało się, że był na izbie przyjęć, kiedy mnie przywiozła karetka. I na drugi dzień przyleciał do mnie do sali, zaglądnął, sprawdzić chyba, czy żyje. I moja rodzina była oczywiście na korytarzu, proszę mnie odwiedzić. Był taki milutki dla mojej rodziny, przesympatyczny, że to ktoś by pomyślał, że to jest brat bliźniak. I mówi, nie, niech żona bierze sobie co chce, te swoje rzeczy, suplementy, ale żeby w szpitalu nie brała, nie? I taki milusiński. I wiecie, co sobie pomyślałam? Szkoda mi cię, człowieku. Bo ja wiem, że każdy ma swoje sprawy. Każdy ma mieć, może mieć swój dzień, ale jesteś lekarzem. Idziesz do pracy, musisz się skupić na pacjencie. I myślę, że przez niego to się stało. Przez niego. I ten mój jeszcze zawał doszedł, i to oko,
i te kręcenia, które trwają już teraz 2 miesiące, ja się czuję cały czas źle i cały czas leżę na tej kanapie. Co pójdę gdzieś do kuchni, chciałam sobie coś porobić, wiecie. Nawet se kurzę, ale to nie da rady. Ja włosy jak mówię, to mi jest wysiłek, żebym je wysuszyła. No i tak funkcjonuje. Nie jestem zła na tego lekarza. Dlatego, że odpuszczam wszystkim ludziom. Jestem na innym etapie świadomości, więc wiem, że nie mogę żyć w nienawiści. Nie mogę ciągnąć tego. Po prostu ja mu to odpuściłam, wybaczyłam. Uznałam, że to ma tak być. Bo wszystko dzieje się po coś. No i właśnie zadziało się po coś. Bo dzięki temu obrałam nową drogę. Musiałam podjąć nowe wyzwanie, nową decyzję odnośnie mojego nowotwora. Już nie mogę czekać i słuchać, co kto mi podsyła, ten, ta Bożenko, wiesz, to ja wszystkim Wam dziękuję za wszystko, co przesyłaliście. Ale doszłam do wniosku, że człowiek musi być prowadzony pod jedną osobą. Nie stąd wziął to, a to i od każdego coś wziął. W końcu zgubiam. No nie pomogło mi to. Liczyłam na to, że tak jak inni się leczą różnymi sposobami. Oprócz tego ja jeszcze i biorę terapeuci i inne rzeczy, i kropówki, i wlewy, i cuda na kiju. Nie będę tu mówić, ale różne rzeczy stosowałam i nie pomogło. Więc musiałam zmienić diametralnie wszystko. A o tym opowiem Wam już niedługo, bo nie będę uprzedzać faktów, bo lubię ten film, był za długi. Po trzecie jeszcze sama nie wiem co i jak, więc nie będę gdybać, nie będę zmyślać i nie będę Was informować, ale znowu otworzyłam kolejne drzwi. Otworzyłam je bez wahania, czyli tym razem też mi jakaś intuicja tu prowadzi, bo bez żadnych oporów. Nawet jak miałam iść do Wrocławia do lekarza, do onkologa, bo się zapisałam w międzyczasie na rezonans i cały czas miałam taki uraz do Wrocławia i mówię tak, Boże, ja tam nie pójdę. Mówię do dzieci, wiecie co? Ja w ostatni dzień odmówię. I tak jakoś taki miałam opór. Zapomniałam, jak się rejestrowałam, zapytać się, jaki lekarz, do jakiego mnie zarejestrowali, u jakiego byłam kiedyś poprzednio. I to cały czas we mnie drzemało, że ja nie tam nie pójdę i ja zawsze słucham swojej intuicji. To było tak we mnie silnie, że tylko termin już był coraz bliżej, nie, ja tam nie pójdę. Nie wiem, co zrobię, ale ja tam nie pójdę. I ciągle słyszałam głos w mojej głowie. No będzie dłuższy chyba ten film, jak, no ale już tak chciałam Wam opowiedzieć. No dzisiaj jest Wszystkich Świętych, oczywiście ja nie pojechałam tak, jak Wam wspomniałam. Bo nie chcę się forsować, nie chcę się męczyć. Za moment mamy tu w rodzinie 70, muzyka, tańce, oczywiście nie pójdę, no bo nie dam rady nawet siedzieć. No teraz byłam na wlewach też tych, więc 4 godziny tak prawie na fotelu takim rozkładanym, ale po tych 4 godzinach już przyjechałam prosto do łóżka, więc dla mnie siedzenie jest bardzo męczące. A w domu mam komfort, posiedzę sobie pół godziny, to pół godziny, godzinę, wytrzymam to godzinę. Pójdę się przespać, potem wstanę, potem się przejdę. I mam ten komfort, więc nie chcę żadnych jeżdżenia w gości, żadnych imprez. Nie jestem na tym etapie. Więc kochani, dzisiaj jest Dzień Święty, Święto Zmarłych i dzisiaj moja rodzina stoi nad grobami najbliższych, moich rodziców, swoich rodziców, mąż moich rodziców, swoich, moje dzieci, oczywiście dziadków. No i oczywiście wystali nad moim. Nad moim grobem. Dzisiaj by mnie nie było. Dzisiaj bym do Was nie mówiła. Po prostu rozpłynęłabym się jak mgiełka. Ale jeszcze jestem. Jeszcze zawalczę o siebie. I proszę, ślijcie mi dużo energii, modlitwy i Waszej cudownej energii. A jak wrócę tylko do zdrowia, to ja Wam będę wysyłała ją z powrotem. Bardzo Was kocham i dziękuję za wszystko.
za każdą osobę, za każde serduszko, za każde słowo, za każdy wpis, za wszystko, co mi wysyłacie, za każde suplementy. Dziękuję Wam.